Witam wszystkich i zapraszam na prawdopodobnie ostatnią turę Danii w kampanii online youtuberów. No i zobaczmy szybko, co tutaj się dzieje. Stolica stracona, tak jak można było się tego spodziewać. Archus oblegane przez mega wypasioną armię Eusebiusa von Herdena. No i co ja tu mogę zrobić? Nie za wiele. Te jednostki to już w ogóle obite jakieś. Coś mogę zrekrutować? Zrekrutuję sobie moje super zajebiste jednostki oszczepników. No i został mi Hamburg. Tu widzę, że stratego strzeli mistrzu. Już teraz gra z tego co wiem zakonem, więc... Więc się szykują na Hamburg. No i szkoda... Nie jestem pewien, czy stratego coś nie gra. Jeżeli nie, no to szkoda, że trochę spitolił grę, a... I nie dokończył jej. Także... dobra, co ja tu mogę zrobić? Co tu jest? Trzy jednostki jakieś? No, podejrzewam, że i tak nie zdążę tu... zrobić. Może sobie przyjdziemy tu. No, nie wiem, czy się schował nawet. Podejrzewam, że nie. Mam tu jeszcze swojego zwiadowcę, szpiega. Tu sobie nim ucieknę. No i co, mógłbym zaatakować tu. Ale nie ma tu sensu, ucieknę tu. Ale... no tak, tej armii nie mogę zaatakować, żadnej z tych armii też nie mogę zaatakować. Czy mógłbym jakiś najemników wziąć? Zobaczmy. Nie ma w tym regionie obecnie żadnych najemników. Król Charles nie może ich zwerbować. Super. No to powiem wam, że... czy to już będzie tyle? No to zobaczmy sobie na koniec... statystyki. Imperium. Nieźle. Oszeregowanie okulne. Księstwo litewskie jeszcze istnieje gdzieś. Nowogród, czyli Remix, nie istnieje. Aha, Germania troszkę mnie wyprzedza. Polska już dawno nie istnieje. Norwegia. Norwegia jeszcze może to zaszaleć. W cudzysłowie. I jeszcze istnieje. Mongołowie to są? Już nie pamiętam. Królestwo Siedmiu Mieczy. No, szeregowanie wojskowe. Sobie zobaczmy. No tak. Jeszcze jestem mocniejszy niż Niemcy. No, produkuję na potęgę. Mistrzu. Szeregowanie terytorialne. No to wiadomo, że spadam. Uszeregowanie finansowe. I ludnościowe. No i w sumie jakoś mega ciekawego z tego nie wynikło. No dobra, słuchajcie, nie ma co przedłużać. Koniec o koniec. Miło się grało, powiem wam. Bardzo ciekawa była to rozgrywka. Gratulacje dla mistrza. Zwycięstwo odniósł w pięknym stylu. Naprawdę ładnie tutaj pojechał nas wszystkich tymi krzyżakami. No dobra, słuchajcie, to do usłyszenia. A i zapraszam oczywiście na następne nasze kampanie. Zdradzę wam tajemnicę, że toczą się w tym czasie cztery kampanie youtuberów. Także na pewno niedługo coś się u nas na kanałach pojawi. Także do usłyszenia i na razie.